jak stworzyć potężne Imperium Rzymskie w Europie Universalis 4? A wystarczy mieć nasza potężna Francja. Chcecie, żebym leciał pod podbój Imperium Rzymskiego? No więc też to i zrobimy. No a żeby podejrzeć, no to niestety musiałem odpalić nową gierkę i po prostu integrowałem komendą Florencją Papal State i musimy posiadać wszystkie te prowincje, które tutaj widzicie, bezpośrednio dla nas. Nie dla naszych wasali, nie dla naszych unii personalnych, po prostu dla nas. Najwięcej roboty będziemy mieli z podbojami Osmana, troszeczkę mniej będziemy mieli roboty z podbojami Egiptu, pojedyncze prowincje na północy Afryki, no i przewiduję, że niestety największym naszym problemem będzie integrowanie Hiszpanii, którą sobie tutaj podbijemy, a w zasadzie uczynimy naszą unią personalną dzięki misji. No więc jednak naszą Francją będziemy mieli troszeczkę wojen z Osmanem i niestety on ma ponad 700% war score costa, a to by oznaczało, że byśmy musieli z nim stoczyć realnie z 8 wojen. Już nie wspomnę o tym, że pewnie mielibyśmy w koalicji dosłownie cały sunnicki świat i okolice. Więc na początku zaczniemy z podbojami, no dobra, nie z podbojami, zaraz nam się odpali Dutch Revolt i w sumie nic za to nie poradzę, bo no, w sumie nie przeniosę stolicy do tego regionu. Ups. Te, niby Niderlandy chcą być wolne, super. Ja wam dam wolne Niderlandy, nic z tego! Żeby event zakończyć, musimy spełnić następujące warunki. Stabilność przynajmniej +1, musi event trwać 20 lat i musimy pozbyć się troszeczkę kultury flamandzkiej, holenderskiej i jakiejś tam. I nie ukrywam, że mamy też dość spory problem z gatheringiem. No po prostu jesteśmy za duzi po zintegrowaniu Burgundii. I tak, praktycznie wszędzie mam już pobudowane sądy. A, jeszcze jedno, bo nie wiem, czy wspominałem o tym, żeby pojawiła nam się misja na utworzenie Rzymu. Musimy posiadać Rzym. Inaczej nam się nie pojawi. No i być odpowiedniej wiary. Każdy kraj niepogański może tworzyć Rzym. O, mamy też misję na centralizację Francji. Dość fajne. I tu nam kasuje ten cały modyfikator -3 dyplomatycznej reputacji. Dość fajnie. Przydaje się to. Czas reformować nasz rząd i tutaj raczej pójdziemy w produkcję. Nie ukrywam, że State General też jest dość fajne, ale to raczej na multiku niż na single player grze. I nie ukrywam, że też dość mnie denerwuje to, że jeszcze nie mamy Hiszpanii. 8. poziom administracyjny, a naprawdę chciałbym już tą misję przeprowadzić i zdobyć cały ten region dla siebie. No ale nasze tworzenie Imperium Rzymskiego zacznijmy od Tunisu. Oj, będzie Maroko też w tej wojnie. Co też w sumie bardziej pasuje, ja sobie wezwę Kastylię dodatkowo. No i lecimy z koksem, nasze armie na miejscu, wojna wypowiedziana. Od Maroka weźmiemy Fez i może też pójdziemy w kierunku tego centrum handlu, bo Global Trade Efficiency zwiększone o 10% to też fajnie by było w przyszłości. Z innych monumentów to chyba raczej nie mamy tutaj nic dla naszej grupy religijnej, no niestety nie. Niszczymy po kolei też wojska tunezyjskie oraz wojska marokańskie. Gdziekolwiek one są, czemu przejść dalej nie mogę, nieważne. I w sumie będę teraz poprawiał też relacje ze wszystkimi elektorami w Holy Roman Empire, żeby zawrzeć z nimi, jak to zwykle bywa, chwilowe sojusze, a następnie Holy Roman Empire, ni mniej, ni więcej, a rozwiązać. W międzyczasie co chwila mi wybuchają bunty, dziwne słowo, w Niderlandach, więc je staram się tłumić. Przewożę też wojska z Anglii do Francji. Od Maroka wziąłem na razie Fez, od Tunisu Tunis oraz jedną prowincję Tatooine. Nie mylić z tą prowincją w Gwiezdnych Wojnach, żeby wypuścić tutaj wasala Trypoli. Nie ukrywam, że chciałem brać bliżej granicy z Mamelukiem, ale niestety wszystko sobie chciała zagarnąć Hiszpania. Zauważyłem, że też Mameluk może być moim sojusznikiem i wydaje mi się, że to może być lepsze rozwiązanie, żebym wszedł w relacje z przeciwnikami Osmana, z samym Osmanem, no ni mniej, ni więcej, po prostu zrywam sojusz w tym momencie i zajmiemy się w pierwszej kolejności właśnie biciem Osmana. Powymieniam też doradców na znacznie tańszych, żeby na razie po prostu zbierać sobie pieniążki zamiast punktów. Bo powiem szczerze, że totalnie zapomniałem o tym, że tutaj się pojawiają manufaktury, które przecież chcę mieć. No i znowu, kolejny cesarz nie ma żadnych sojuszy z państwami w chrę. No i jak ja mam go po prostu to rozwalić? No i niestety muszę durną wojnę wypowiedzieć Pedorbornowi, bo ma w sojuszu Czechy, czyli jedynego elektora, z którym nie mam sojuszu. I wtedy wezwana zostanie Brandenburga wraz z sojusznikami. No niestety, 2 punkty stabilności tracimy. Z kim oni w ogóle mają sojusze? z nikim ważnym, bo już zapomniałem. Naszym celem będzie ni mniej, ni więcej, jak tylko i wyłącznie zdobycie potrzebnych nam prowincji. W sumie to jeszcze mogłem sobie Osmana zostawić do tych wojen, ale jakoś tak już z wyprzedzeniem sobie to ściągnąłem. Za 5 lat będziemy mogli go atakować dzięki temu. Zdobędźmy najpierw stolicę Czech oraz Niemiec i rozwiążmy chrę, bo jak zwykle mam bardzo dużo, za dużo relacji. O, jeszcze kolonia jest przeciwko nam. No to 3 prowincje musimy zdobyć. No bez jaj! Lorraine mi wpadło pod unię personalną. Na co mi 2 prowincje? Rozwiązujemy Holy Roman Empire. Było chre i nie ma chre. I powiem szczerze, że wezmę po prostu White Peace'a. Rozwiązujemy sojusze. Mamy też jakiś edykt Nantesa, który daje nam tolerancję prawdziwej wiary -1, ale heretyków +2 i Religious Unity +25. Wyjebiście. W sumie to bym chciał mieć teraz cały heretycki kraj chyba. Powiem wam szczerze. Czas pobudować troszeczkę manufaktur tekstyli, ale naprawdę troszeczkę. Dodajemy kulturę Dutch do akceptowalnych, żeby ten monument zaczął nam działać. 5% wszędzie, to całkiem fajna sprawa, a potem możemy rozwinąć do 10%. No i wreszcie mamy Hiszpanię. Tak jak mówiłem, Cassius Belli zmienia się na całą Hiszpanię, czyli nie zajmuje nam 2 slotów dyplomatycznych, ale 1. Po wojnie z Osmanem, bo już wojska przewożę na Litwę, będziemy bili się o tron hiszpański. No i co? Lecimy w wojnę z Osmanem. Ja się z nim nie pierdzielę. Wzywam wszystkich moich sojuszników, żeby po prostu było szybciej. Naszym celem będzie zdobycie pojedynczych prowincji, żeby potem wypuścić subjekty z Osmana. WTF? Czemu dostałem czarną flagę, skoro tutaj Litwa bierze udział w wojnie? Przyjdziemy moich epickich generałów do wojsk, które znajdują się na Litwie. Trudno, poczekamy, niech Litwa i Polacy coś mi tutaj zajmą i zdejmiemy czarną flagę. Mam nadzieję. No i nie ukrywam, na to liczyłem. Chyba wiem, który kraj przyjął na siebie całe natarcie osmańskie. Tunis White pisujemy, by resetować nim trusa z Osmanem. I w sumie przecież ja potrzebuję też roszczeń terytorialnych w Tunisie. O, Osman nagle się wrócił na Bałkany. Chodzi i czyści wszystko. Od Akunul bierzemy pieniążki. No i super, Anglia poszła w anglikanizm, więc będziemy mogli szybko ich podbić. No i w zasadzie Osman zaorany, co tutaj więcej mówić. Rozwinęliśmy też do końca idee humanistyczne, dzięki czemu mamy The Liberation Act, National Unrest -1 i lata separatyzmu -5. To jest bardzo potężny modyfikator, dlatego żebyśmy mieli bardzo stabilny kraj. Tak popatrzmy, jakie kraje mogę pouwalniać sobie z Osmana. Bułgaria jest bardzo duża, zobaczcie jakie jest duże Bizancjum, Karaman w Anatolii i nie ukrywam, że chyba tak zrobię, że tutaj wypuszczę sobie Karaman w Anatolii i będę odbijał dla niego terytoria. Bałkany podzielę pomiędzy Serbię oraz Bizancjum. Karaman pójdzie na południu, a tak to w zasadzie weźmy dużo pieniążków, wojenne reparacje i tak nas czeka teraz jeszcze wojna z Kastylią w międzyczasie. Możliwe, że jeszcze Bułgaria będzie tu wypuszczona, ale to potem zobaczymy. Od razu zrywamy sojusz z Kastylią. Rozpoczynam też zjadanie Milanu. Nie ukrywam, że chciałbym zostawić cały Milan tutaj do końca rozgrywki i na przykład oddać mu pozostałą część Włoch, ale realnie potrzebuję wszystkich tych terytoria mieć pokorowane i u siebie, nie dla moich wasali, co jest głupie. Najśmieszniejsze jest to, zobaczcie, świeżo zdobyta prowincja, 0 unrestu, 0 unrestu, 0 unrestu. Ja tu nic nie robiłem, nawet do state'ów nie dodałem, nic. Odpalmy ponownie French Strong Duchess. No i tak źle to już nie wygląda. Wszędzie w Imperium ognie wojny, każdy z każdym wojnę toczy. Piękne to jest. Jako że się nudzę, to jeszcze sobie pozwolę terytoria Alzacji podbić dla siebie. Pierwsze rozwinięcie z ery to oczywiście Religious War. Bardzo nam się to przyda na Osmanie. A drugie pójdziemy w prestiż z nawracania prowincji. Zawsze coś tam wpadnie. Co temu Papal State'owi się stało? W sumie to dobrze. No i mamy Council of Trent i powiem szczerze, że ja chcę raczej iść w Harsh, jeżeli będziemy mieli szczęście, bo mamy dodatkowe War Score Calls vs Other Religion -10%. Od Austrii zażądajmy 1 prowincji. Jak zwykle wszystko nam przekazują i weźmy misję na Alzację. Teraz możemy rościć sobie terytoria do Baden, jak i dostać Cassius Belli na wasalizację Polski, ale jakoś tego nie widzę, żeby to było realne do zrobienia. Dlaczego to nie jest misja na Unię? Dlaczego to nie jest misja na Unię? Sery, to byłoby tak super tuż przed wojną o Kastylię. Ja nie mogę. No to lecimy. Spróbujmy otworzyć Unię z Kastylią. O, nawet mogę dostać pomoc. Wyjebiście. Majorkę też możemy zaatakować. Bum! Trach! I ciach! Tak, ciach w mury, tak, wyjebiście. Yeah, chyba to będzie jedyna bitwa tej wojny, gdzie się wbije na 6 minusach w przeciwnika. ale i tak go chyba zmiażę. Niestety zasłoniła! O, wszystkie eventy mi zasłaniają. No nic, trudno. No to lecimy Carpe Siege i w zasadzie wojna wygrana. Jak to się mówi, była wolna Hiszpania, ale już jej nie ma. Dodatkowo bierzmy Grenadę dla siebie oraz oczywiście Maltę. No to będzie ciekawe. Tylko nie spojrzałem na koalicję, która mi się zawiąże przeciwko mnie. Ups! Wreszcie koniec tej rewolty. Że niby mam wypuścić Knightów. No chyba nie. No to czas na kolejne golenie Osmana. Żadnych bitew. Praktycznie Osman cały czas gdzieś tylko ucieka. O, będzie jedna malutka, chociaż raczej nie powinna wam się spodobać. No ale tak czy siak zmierzmy się. Bum, bum, bum. 5-7 do 3-9. Masakracja totalna. Piękny widok jak hiszpańska flota moja przecież topi osmańską flotę. I mamy to ładny kawałek Bałkan odzyskany. No to czas na wojnę o Portugalię, przy okazji oramy Anglię. No co za beznadziejny air. Długo nie pożyjesz. Kawałeczek Portugalii ugryziony. Od Tunisu zwracamy sobie dużo ziemi oraz resetujemy oczywiście w okres spokoju z Osmanem. W sumie to też odpalmy Złotą Erę, pozjadajmy państwa włoskie, poprawiam też relacje z tymi większymi krajami sunnickimi z okolicy, żeby mi nie weszły do koalicji, bo zaraz będziemy naprawdę mocno cisnęli Osmana. Bez szans! Jako czwarte ideę bierzemy dyplomatyczne dla tego modyfikatora Province War Score Cost, minus 20%. I jak najszybciej wprowadzamy 280 punktów za 1 punkt idei. W sumie myślałem, że jeszcze Mamluk mi pomoże w tej wojnie, no ale jednak nie, więc rozwiązuję z nim sojusz, żeby za 5 lat go również atakować. I kolejny ładny kawałek Osmana leci. No to bum barabimba, napieramy Mameluka. No nie, znowu jakiś beznadziejny Earl. Lecisz do kosza, no to moje szczęście dzisiaj. Przyczółek u Mameluka wykonany. No serio, nie oddałem tej prowincji. Akurat dzień przed tym, jak zostałem papieżem, została zwołana krucjata na Tunis. Na cholerę mnie to! Ta gra mnie po prostu nienawidzi, no. 160 punktów za technologię to chyba dość mało, nie? Niech ktoś policzy, jaką mam tutaj redukcję, bo mi się nie chce. O, Brazylia się uwolniła. A nie! To Brazylia po prostu powstała i patrzcie, została Portugalia jako Unia Brazylijska, masakra. No to w sumie to jest bardzo złe. Liczyłem na to, że podbiję tę prowincję mimo wszystko dla siebie. Ach, poprzez wasalizację Portugalii, ale w sumie ręcznie też nie powinno być jakoś tragicznie, jak to wygląda. 175, więc zajmiemy się tym później. Dobra, przed końcem wojny z Osmanem jeszcze ulepszyłem Maltę na koniec. I gryziemy naprawdę spory kawałek Osmana. Znowu, zobaczcie, chyba wszystkie fortece, tylko jedna forteca narodu mu została. Gdzie on teraz ma swoją stolicę? O, tutaj, wyjebiście. Korujemy ile mogę, od razu też wojnę wypowiadam na Reconquest Cassius Belli Mamelukowi. I w sumie widzę, że Polskę mogę wezwać do tej wojny, więc czemuż by nie. Jak przyjdą, to będą potrzebni, jak nie przyjdą, no to nie będą potrzebni. Próbuję też wrzucić swoją dynastię na tron Polski, bo pamiętacie, że w 1600 roku równo będzie wojna o zmianę z typu rządów, że Polska stanie się zwykłą monarchią. No i wtedy dynastia, która rządzi, będzie zasiadała na tronie. Więc chcę sobie wrzucić Walezjuszy na tron Polski. Sany Egipt jakimś wyzwaniem wojskowym nie jest. 7-3 morali do 4-3. Zero szans. Totalnie ich niszczymy. Skąd ja w ogóle mam te morale? Nie mam żadnego pojęcia. Easy wojna. Amciu am. Dosłownie brakuje mi tylko już jednej prowincji od Mameluka. Tej tutaj. Ups. Trochę nakarmiłem Trypoli. A teraz czas na szybką wojenkę z Austrią, gdzie odbijemy chorwackie ziemie. Bo w zasadzie chyba tylko je potrzebuję. W sumie ja to zapomniałem, że przecież mogę też robić kompanie handlowe. Jakoś tak się wkręciłem w ten Rzym, że o tym totalnie zapomniałem. No wojenka raczej nie jest za duża. O, czyżby wreszcie jakaś bitewka miała się wydarzyć z wojskiem austriackim? Boże, ale naprawdę, skąd ja mam te morale? Tutaj macie to rozpisane, skąd mam, bo ja nawet nie mam żadnego pojęcia, że tym jakiś event miałem czy coś. I tak kokrze w okolicy. No i pięknie, taki pizdil mnie jak najbardziej zadowala. Dzięki temu mam już całe przejście i będziemy musieli się bawić w jakieś tam przewożenie wojsk. Jeszcze mi zostały te terytoria do odbicia do Osmana dla Chorwacji i w sumie też ich zjadamy. Wypuśćmy też wasala, o którym totalnie zapomniałem, Akundżulu. Ma trochę tych ziem do odbicia. A we wpadlicie na Enebę, 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. Ta, tylko teraz wszyscy łoją Osmana, a ja go muszę podbić. Na szczęście nikt nic tutaj nie weźmie z tych prowincji, które potrzebuję, bo dosłownie na Bałkanach zostały tylko te terytoria. No, oprócz jeszcze tych tutaj na południu, ale wiecie co to jest? Tutaj zostały terytoria, które muszę podbić. też również. We Włoszech, o, tak to się nazywało. Noż co ta Polska mi tutaj narobiła? No dobra, to ja się biorę tak już ostatecznie za państwa włoskie. W zasadzie zostaną tylko prowincje osmańskie oraz papież na sam koniec, a resztę podbijam. Toskania leci na wasala, a resztę korujemy. Tutaj podbiłem kolejne prowincje. I w sumie troszeczkę zrąbałem, bo Polska cały czas gwarantuje eretnie. No byłem jeszcze przed chwilą w wojnie, no ale już trudno, musiałem zakończyć wojnę, bo Toskania była troszeczkę za duża. Portugalia jest junior partnerem Brazylii, a toczę wojnę tylko z Portugalią? WTF? To jest dziwna sytuacja. Dużo wojen, ale to już takie łatwiejsze, żeby kończyć wszystko. No zobaczcie, jaki rozpiernicz. No to tak, teraz ostro popodbijałem, popozjadałem i wyszło, że bardzo przegiąłem. No ale trudno. Zaraz to wszystko okorujemy, zjadamy wasali, a potem się zobaczy. Ech, okazało się, że jeszcze muszę podbić cały region Maszchry, a niestety dwie prowincje z tego regionu należą do Persji, więc teraz szybka wojenka. Zobaczcie też, że zjadam aż 4 wasali naraz i łącznie tracę wchugo punktów. No i odkryłem resztę świata, nagle. Mugalsy, Jampur, Duży Widzi-Jangar, Ojrat, wszystko pod... Ming się rozpadł, what the fuck? Kiedy ja sam wziąłem rozpadnięty Ming? Całkiem fajnie to wygląda. Afryka też nieźle się prezentuje, tylko się w nią wybijać teraz. Chociaż szkoda, że Songhai nie zrobił swoich misji na połączenie się z Maroko. Serio, gdzie są ich armie, bo z nikim po prostu nie walczę. No, coraz lepiej się to nam prezentuje. What the fuck? Czemu te prowincje są papieża, a nie moje? Jakby to powiedzieć, czas wykupić sobie bullę papieską, bo papieżu zaraz będę grzeszył i to bardzo. Bo jakby to powiedzieć, nadszedł czas na zdobycie Rzymu. Nastała era absolutyzmu. Kurka, myślałem, że do tej ery to już będę miał zrobiony ten Rzym, ale tak realnie, no, w zasadzie brakuje nam najbardziej tej Hiszpanii, którą trzeba integrować. Jak my z absolutyzmem wyglądamy? O mój Boże! No w sumie to jeszcze, póki mogę i sobie przypomniałem znowu, no to możemy też porozwijać nasze trade company, to dużo więcej pieniędzy będziemy dzięki temu zarabiali. Na początek leci broker exchange, co zwiększa goods produce, to jest super ważne. O, możemy też powołać muszkieterów. Takie se. Ho, nie no, local manpower plus 25%. Jakie to mocne. Po 1600 roku fajnie jest sobie odpalać tą bulę papieską, która daje wam cały czas możliwość robienia krucjat. Dojadamy Osmana oraz Tunis przy okazji. Oraz dojadamy papieża, tylko że podbicie papieża ma pewien negatywny efekt, który za chwilę mi się powinien wyskoczyć. Właśnie, wkurzamy praktycznie wszystkich. Yearly papał influence minus 10, diplomatic reputation minus 1. W sumie nie jest to aż takie złe. Papież, realnie papież nie istnieje, chociaż on się gdzieś zaraz pojawi. Pierwsze pytanie będzie skierowane do nas, żebyśmy oddali Rzym. Oczywiście tego nie zrobimy, więc wtedy gdzieś papież się pojawi w innym państwie katolickim, no a w sumie tych za dużo do wyboru nie ma. A nam się pojawiła misja, brakuje nam Toskanii oraz całej Iberii. Wszystko pozostałe mamy. No i mamy to. We'll never support such a state, czyli właśnie je oddajemy Rzymu papieżowi, przez co dużo krajów na świecie nas nie lubi. No ewentualnie możemy go zwrócić, no ale nie chcemy tego zrobić. Najlepsze jest to, że uniknęliśmy całej tej francuskiej porąbanej wojny domowej, znaczy religijnej. No i wyjebiście, Walec już na tronie Polski. Akurat Polska już gdzieś od 10 lat jest w trakcie wojny domowej o obalenie monarchii, więc mamy sporą szansę, że Polska pójdzie pod Unię. Wziąłem też Influence Ideas, lecę pod zmniejszenie kosztów o 25%, a papież pojawił się w Asii. Tutaj. Coś czuję, że w tej erze francuskie wojsko będzie niepokonane. Zbudowałem też katedrę Notre Dame do końca. W sumie nudzę się, to zjem sobie Szwajcarię do końca. Z nudów nabiłem też 100% profesjonalizmu. Zgadnijcie, kto ma swoją dynastię na tronie Rzeczpospolitej. I serio, za to wszystko dostałem tylko 10% profesjonalizmu. No to, żeby go nie marnować, weźmy zapas, bo planuję za chwilę budować, tak czy siak, pewien monument, więc przyda mi się manpower dodatkowy. No też możecie sobie tak robić, to jest fajna sprawa. Bierzemy profesjonalizm, znowu go mamy 100%. Z tym poczekamy chyba na zdobycie Polski pod Unię personalną. No i lecimy za manpower, dobudowujemy Petrę. No i w sumie za pieniądze też, ale głównie to za manpower. To nam da 2 punkty dyplomatyczne na miesiąc. A napis Francja naprawdę fajnie wygląda. Pierwsze rozwinięcie to weźmy Administrative Efficiency, co jeszcze bardziej mi obniży koszty anektowania o 5%. No zawsze coś. No i zobaczcie, wzięliśmy kolejne rozwinięcie i 89% mamy zamiast 60%. Za chwil parę Będziemy mieli Hiszpanię i tworzymy Rzym. Nie rozumiem, czemu nie mogę kliknąć tej misji. Rozumiem, że pierwszego nie mam spełnionego, bo została tu sama Anglia, ale mam cały region Brytanii dla mnie, bo to mówimy tylko o tym. Wszystko jest moje. Nawet jest state'em. No i zintegrowaliśmy Hiszpanię, co w sumie jest mi mega nie na rękę. Bo teraz sam tym wszystkim będę musiał sterować, a najgorsze jest to, że jeszcze muszę rozwiązywać moje armię, bo pewnie mam ich w cholerę za dużo. Nie aż tak dużo. Coraz ładniejsza ta Francja. Cholera, jeszcze Wiednia mi brakuje. Władca Polski ma 58 lat i jeszcze się nie narodził. To znaczy następca się nie narodził. No i mamy to. Francja potężna z takim do Wiednia mogłem tutaj brać ładniejsze granice. Możemy już utworzyć Holy Roman Empire, znaczy Roman Empire bez holy, co też robię. Zostaje nam stan nobility i w sumie zobaczmy, jakby będą wyglądały nasze idee. A te prezentują się następująco. Dyscyplina, yearly legitimacy, national manpower plus 33%, national unrest, dyplomatyczna reputacja, stability, zwiększona liczba wojsk, oj, siła tych, zwiększona piechoty, taksy oraz core creation cost minus 20%. Całkiem niezłe państwo do podbojów. Niestety, szkoda, że nie mam żadnego specjalnego governmentu. Też czujecie tutaj taką niedosyć, że powinno być coś takiego odtworzenie Imperium Rzymskiego i tak dalej. No chyba, że mamy coś w misjach, ale chyba nie. Nasze misje narodowe zostały francuskie, więc nic tutaj złego się nie dzieje. Wciąż mamy szansę nad Unię, nad Rzeczpospolitą. I ten przepiękny napis Roman Empire. I też nie ukrywam, że nabijałem cały czas fejwory, żeby wymusić też również Unię nad Moskwą. No to teraz kierunek Indie. Jeżeli chcecie zobaczyć dalsze 50 lat rozgrywki jako Roman Empire, 1500 łapek i lećcie z kolejnym odcinkiem. A tak to przejrzyjmy jeszcze statystyki na koniec. Mamy 0 developmentu. Nie no, żartuję, mamy 5500, całkiem nieźle. 500 golda inkomu oraz 350 000 wojska możemy wystawić. Powiem szczerze, że inkomu za bardzo nie ogarniałem, jeżeli idzie o handel w tym momencie. Musiałbym pewnie powysyłać gdzieś jeszcze naszych kupców i tak dalej, zobaczyć gdzie kto jest, jak przesyła, więc dałoby się go pewnie zwiększyć jeszcze o kolejne 100 golda.